Witam wszystkich! Co tak latasz? Z tej strony Sarlen, a to jest Mass Effect 3 Multiplayer Retaliation. Odcinek drugi z nowymi mapami. Jest ze mną Wuchaj. Jestem. I jak każdy. Jestem, witam. Dobra, my tu gadu. A potwory się same nie zmienią, co ja mówię. Potwory. W sumie to są potwory, kurde. No, potwory i spółka. Yep. Znikłeś się, widzę. Tak, na chwilkę. Dawid! Git. Dobra, idziemy. Świetnie się tym gra tym małym knypkiem, tak. Przynajmniej póki co. Przeciwnicy tak łatwo nie trafiają, wiesz? Może coś w tym jest. O, chciałem go zabić. Ale pierwszy celowałem. Ale ja walką wręcz, to się nie liczy. Ty faktycznie tarczę ściąga, ja się chowam! Ale jaja! Co się działo? Ja to muszę... Ja... Ej, ja wychodzę na deszcz i zaczyna mój... ten... elektryczność tam pokazywać. Oj, tu ja widzę jak brudzi moją tą. Wiem, bo to ładnie tak. A właśnie, dla tych, które oglądają to u mnie, niekoniecznie u Wuchaja, oto efekt pogodowy zawarty na bazie duch. Kwaśny What? Deszcz zżerający tarcze. Tak. Oj. Wolusy mają małą przewagę. Mamy wzmocnienie tarcz. Masz? Ja mogę sobie pstryknąć, patrz. Spoko. Ja też. O. To rozwijałem, nie rozwijałem aż tak, tylko zastoi. Mam go na trzecim. O, trafiłem. Weź go tam. Aha, oblazł Dawida. Jezu, ja się nie mogę do tej prędkości przyzwyczaić. Trzeba sprawdzić, czy oni też z tym obrywają, prawda, chłopaki? Tak. Jezu, ja tu stoję, nic tu nie ma obok mnie. Spoko, teraz... Mam ją! Jestem niewiele większy od niej, to nie fair. Dobra. Tego nie było. Biegnę do was. Ja się podniosłem, bo szkoda czasu. A ja nic nie mówiłem, ale też się podniosłem. Gdzie jest sonda? Tutaj. No. Gdzie ty się pałętasz, Wuchaj? Jestem przy wyjściu, że tak powiem. Na górę idzie sonda. O, tędy. Dzięki. Sobie odnowię kulki biotyczne. Co? Jak to brzmi? Jak to się mówi? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Chyba im ściąga, wiesz? No, mówiłem, że ściąga. Znaczy, domyślałem się, ale nie miałem pewności. Ściąga, powoli, ale jednak. Ja się chowam przed tym deszczem, nie lubię moknąć. Jeszcze tak zobaczę, czy życie mi też zacznie ściągać, jak tak po prostu pobiegam po deszczu. Nie, życie chyba nie schodzi na tym. Tylko tarcze. Nie, tylko tarcze. To spoko, da się przeżyć. No może nie wolusem, ale ogólnie się da. No na przykład turiańskich widem doskonale się przeżyje, jeśli użyję suplementów. Suplementów? Masz pakiet suplementów. A stymulantów. Bo mi się z tym koksem, co ostatnio mówiliśmy, pomyliło. Czaję. Mm.
Brutal, jej! Bruti? Brutal, brutal. Już po nim. Haha, mój. Punkt. Skicfaniak, no. Jakie? Nie damo, kurde, nie tu gdzie trzeba. Uważajcie. Na kogo? Na te wybuchy. Oj tam, nam to chyba nic nie robi, przynajmniej mi nie. Nie, nie, nie. Przynajmniej właścicielowi nic nie robi. Jo, jaki speed. Nie, nam nic nie robi. Trochę spamuje tymi kulami, ale kij! A wiecie co? No co? I mnie się wydawało, że ten samolot tutaj... To on nie ma takich barw. On nie był różowy. No nie. No mi też, ale to mała zmiana. No włącz się. Widzę mam maszyn. Ja też. Zaraz będziemy ją... mordować. W sumie mogę zdjąć jej tarczę. Hehehe, ja sygnałem. Dawid, znowu mi stoisz! Chciałem ją zabić, Dawid, ale... Dawid ma jakiś taki, nie wiem... dar wchodzenia w ostrzał i przejmowania przeciwników. Uwaga! Mój! Dobra, Banshee. Niech ten gość się usunie. Ty, wiesz co, ty Dawid też tak troszkę się... odsuń. Nie szarżuj to. Dobra, po niej. Dostaję od tego. W środku jest chyba kanibal. O, widzę coś tam. No, uderz mnie, uderz mnie. Uprzyjemnij mi dzień, kmiocie. Dzień dobry. Zabity. Ja stałem za tobą. Ale da się zabić walką wręcz. Trudno, ale się da. No. Znowu eskorta. No się na chwilę zniknąłem. Dzikun. Chodź tu. Chodźcie, wszyscy chodźcie. Nie! Nie zdążyłem uciec. Biegnę. Jestem w miarę szybki. Jakkolwiek to głupio zabrzmi. A, faktycznie. Ja już jestem tak zmęczony, że nie wyczuwam takich tekstów, no. Coś nie tak. Jakby ktoś pomógł. Jasne, spoko, biegnę. Nie dobiegłem. Ciężko będzie ci pomóc teraz. Wiem! Ale czekaj, ja jestem niewidzialny, zapomniałem. No, przez chwilę na pewno. Tylko się nie przelić. Niewidzialność się kończy, to oczywiście musiałem użyć. Biegnę tam, Dawid, do ciebie. Dawid, Dawid. Masz. Idę pomóc Ksato, ten. Spoko. O, Stilokoksinowi. Czy jak on tam ma. Taka dziwna nazwa. O, padłem. Nie zdążyłem niewidzialności włączyć. Spoko, już się podniósł z tego co widzę, ale... Tak, tak, tak. Ludzie, jak pragnę zakwitnąć, wiesz, z wami będzie to szybciej. Dobra, idę. Tylko nie zakwitaj. Uważajcie te małe gnojki tutaj. Tak, wiem. O, dziękuję. Ale od czego jest ten? Wzmocnienie tarcz. Właśnie, zapomniałem. Ja pamiętam tak mniej więcej. Jej, eksplozja ogniowa. Powiem wam, że moja broń nie strzela w tej chwili. Nie strzela? Jak to nie strzela? Nie mogę strzelać. Ani moce, ani nic. Ja może padnę? Nie. Nie zdążysz. Tak, tak, mnie podniesie. Nie! Co? Ale muszę, bo ja nie mogę mocy używać. Ani strzelać, nic. To musisz się nadziać na coś większego, bo ten inny Turianit będzie ściągał. Tak
Szczerze mówiąc, tym razem też to podzielę na jedną mapę najpierw, potem drugą. No, będzie najlepiej. Zrobię z tego dwie części, umieszczę w miarę równo. O nie. Widzę właśnie, czuję też. Czekaj, czekaj Dawid, czekaj. I daj znać jak teraz z mocami. Słucham? Dobra, strzela jest okej. Okay. Teraz do Banshee. Jaki sprint normalnie, korzeniowski. Aj. Ja też. Mam cię. Ten koleś, więc może... Kurde! Nie mogę chyba użyć... O nie, ona tu jest! Jakby... Dzięki. Spoko, już mnie coś podnosi. No. A, dzięki wielkie. No ja cię podniosłem, ale cię nie widziałem. Dobry pomysł, mam z tą rakietką tutaj. Tyle ci przyznam. Ja trochę tak... Szedłem, że nie miałem wyjścia. O, kwas! Ja mam minę, dobra. Zapomniałem o kwa... Nie, nie, rakieta, a nie rakietkę. Jakie oburzenie. Przepraszam. Nie no, nie no, bo one są faktycznie tak samo podpisywane i ten, ale... No dobra. Mówię. No dobra. Bez nerwów, panowie. Spokojnie jak na wojnie. Yep. Wow. Co jest? Ej, chcecie błąd? Pokaż. Nie. To nie wiem, czy u was to widać. Pokaż, biegnę. Co? Artur, podejdź pod ścianę. No wejdź w ścianę. Obróć się do mnie. Obróć się do mnie. Do mnie się... Widzisz, kres ekran? Posuń się. Nie. Jak podejdę tutaj i się odwrócę, to widzę te kreski, co są na ekranie. A, bo ty jesteś wysoko. Ja nie wiem, o co chodzi. No właśnie. Brutal! Gdzie jest w... O, uwaga! Towarzystwo na plecach. Detonuj. Pięknie. No, dajemy radę. Chowam się. Ja tu dostałem za mocno. Dobra. No mi się trochę zmokło. Faktycznie i ściągaj mi się te tarcze. Ale tak trochę dziwnie wręcz. Zdrowie. Mój pustoszycie. Co z nim? Umarł. O, kupimy ci nowego. Dzięki. Bo tak smutno bez niego. Ale musisz nam pomóc finansowo. Nie wiem, upolowanie rakni nie jest tanie. To wymierający gatunek. Pasowałby pójść do Dawida. W sumie tutaj to każdy to jest umierający gatunek. Dobra, dobra, mnie siedzę. Co cię... Ty grasancie parszywy. No, niedobry. Oj fuj. Bardzo niedobry. Ola Boga. Wy sobie panowie robicie chyba... No. Pomocy! Czekaj, czekaj, gdzie jesteś? Uciekam przed Banshee. Znajdziecie Banshee, znajdziecie mnie. Dobra, szukam Banshee. Słyszę. Jest. Umarłem, bo nie mam tarczy. Umarłem, bo zginąłem. Haha, tak. Nie trafiła. O, trafiła. dobra, Isaac Stoll.
3, 2, 1. Czy ktoś mnie uratuje, czy sam czekaj, się uratuje? Czekaj, nie podniosę cię. Ostrzegłem cię przynajmniej, chciałem tarczę włączyć, ale nie tak. Zdążyłem. Ja leżę pod Banshee. Nie bierz mnie. Ona ci chce wziąć swoje ciepło objęcia. Ja nie jestem dzieckiem. Ale tak wygląda. Ja jestem tylko... Leżę. Dobra. Jaki tam? Siedzę na twoich małych plecach. Uważaj, wuchaj, za tobą będzie Grasant. Aha. Będzie. Musisz podnieść obydwu, Dawid. Mam przynajmniej jednego. Proszę. Dziękuję. Tu się robi trochę gorąco, wiecie? A to ten się podnieść, tak? Wyrzut rakiet, dobry. No pomyślał troszkę. Ja bym uciekł. No ja może też. Jak tyś tam spadł? Kwas też zabija w zdrowie. Tak, zabija. Aha, z jednej strony kwas, z drugiej ten. Pogoda. No. Mnie nie. Ale właśnie przestał lać, a ja wybiegę na pole i mnie zabił kwas. No a widzisz, jakbyś wybiegł na dwór, to by się tak nie stało. Niech on tu Banshee ściągnął. Aha. Dobra. Ja tu chciałem Banshee ściągnąć, żeby on ściągnął, a on taki trzciutek. No kolejny mądry. Jojoj. Z wyrzutnią rakiet, no. Na Banshee już myślałem, że... Kolejna? Jep. O nie. Mamo. Ratujcie. Mamy tu nie ma. Dobra. O niestety. Już by im dała. Klapsa. Z paskiem tam klapsa, kurczę. Będą mnie bić. Co mówisz, nie ma takiego bicia? No, nie ma. Gdzie próbuję jest, znaleźć. Gdzie nasz? Ale 18. Dobra. Sam pomogłem. Tak, nie zapomnę tego zeszłotygodniowego, sam zabiłem. Tak, wczoraj też było. Spok. Oj, było. O, padłem. Wyrzuciłem minę i padłem. Padłeś, powstań! Dzięki. Ten. Nie mam... Ale, padłeś, powstań, biotyczny bóg. Nie. To jest power. Nie no, powiedziałem, że nie będzie to... Nie będzie tylko. Dobra. Dobry jesteś. Nie! Nie no, bo ja z Krakowa mi się kojarzy. Czekaj, mam cię zaraz. Ale tam było osi. Tak, było. Nawet podziękował. Tak, to znaczy, że jesteś moim dłużnikiem do śmierci. Cieszysz się z tego? Mojej! Śmierci czy twojej? In your death. To ci już nie pomagam. Musisz umrzeć, żeby był realist. No, coś w tym jest. Ale ja się tak łatwo nie dam. Dobra. Mogę być twardy, skurczybek. No ale nie Volusem. No, Volusem będzie ciężko. Ogólnie ewakuację. Wiem! Nie wiedział. Ogólnie? Ogólnie to oni się za mną rozdają. Ogólnie to ja mam tu Banshee za sobą. Dawidzie. Czyń swoją powieść. Można zabiję go. No. Pierwszy! O nie! To się nie liczy! Ja! Kto cię podniósł? Dobiegłem, jestem karzełek ekspresowy. Dobry. Zombiaka z rakiety, umiecie tak? To, dało się. Cofamy się! Tak jest, panie Krasnal. Kolego, chodź tu. Chodź. Detonuj! Chodź, laska. O, nie była nad tym. Ja. Ale trochę oberwała. Panowie? Wiesz co, wuchaj, to może być tak trochę mało poprawnie polityczne, ale... Wpadłem na pomysł, jakby to można...
jakby to ująć, nazwać tego Volusa inżyniera. Czemu ja się to myślę? A co się domyślasz? No, powiedziałeś, że to jest niepoprawne polityczne. No, takie wiesz, no nie wiem, Ahmed wysadzaj, coś koło tego, cokolwiek. To nie ja. Co wyrzutnia? On to było pod kątem. Panowie. I bąbelek. 21 minut, sreberko. No, nie najgorzej. Nie najgorzej. Nie najgorzej, nie gorzej. Najlepiej. A lepiej no, też. No, na pewno. Nie, a teraz już też nie Volusem. Wystarczy Volusem na dzisiaj. Przynajmniej mi. Jeszcze mi dziwnym trafem dało na ten eksplozje technologiczne zniszczenie. Co było dziwne za chyba ten ogniowe czy coś koło tego, bo miałem ognistą amunicję. Dobra. Dobra, ja sobie zmienię na drugiego. Teraz ja spoko, ja chyba zagram. Kroganinem, nie wiem. Ja adeptę nazwałem Gumiś. No tak, też taki mały i skaczący jak po soku z gumijagód. To ma sens. Dobra, ja kończę tą pierwszą część. Do zobaczenia, ludzie, w następnej. A z wami ciągle się widzę, te chłopaki. Na razie.